Cześć, pogadajmy o ekspozycji i trójkącie ekspozycji, czyli o podstawach. Zapraszam. Ekspozycja to ilość światła na zdjęciu. Żeby było dobre zdjęcie, musisz je dobrze naświetlić, czyli zrobić dobrą ekspozycję. Nie za ciemno, nie za jasno, lecz w sam raz. Jako fotograf masz wpływ na ekspozycję przez trzy parametry. Przysłonę, czas naświetlania i ISO. A jak to wszystko działa? Omówimy to na przykładzie. Umówmy się, że to niebieskie paliwo rakietowe to światło. A to jest matryca. I teraz chodzi o to, żeby nalać odpowiednią ilość światła, żeby była poprawna ekspozycja. Przysłona to jest szerokość, średnica otworu, który będziemy wlewać. Maksymalnie otwarta przysłona będziemy dużo wlewać jednorazowo. A po przymknięciu przysłony, czyli po jej zamknięciu, zmniejszeniu otworu, jeżeli światło leci z tą samą prędkością, leci go mniej. I przy okazji wylewam. Drugi parametr to czas, czyli jak długo wlewamy paliwo do kubeczka, czyli jak długo wpuszczamy światło do matrycy. Można wpuszczać krótko, 1/200 sekundy, albo długo, 1/2 sekundy. Więcej dostanie się do kubka dłużej, trzymając otwartą migawę. Trzeci parametr to ISO, czyli czułość matrycy. Najprościej wytłumaczyć to tak. Żeby dobrze naświetlić zdjęcie, musimy wlać tej wody ileś, czyli tyle światła wpuścić. A jeżeli zwiększymy ISO, czyli podniesiemy czułość, to wystarczy nam tej wody mniej. No ale co wchodzi zamiast tej wody? Ziarno, szum i niedoskonałości. Czyli zwiększając ISO, zwiększasz poziom szumu, ale potrzebujesz mniej światła, więc przyda ci się to ISO, na przykład wtedy, kiedy scena jest ciemna. To teraz jeszcze jedna bardzo ważna zależność. Jak to się wszystko rozkłada? Jak to jedno na drugie wpływa? Wyobraź sobie ten marker, to jest poprawna ekspozycja. To znaczy tyle światła musi wlecieć w twojej scenie, żeby zdjęcie było dobrze naświetlone. I musisz to rozlać w trzy kubeczki. To znaczy przysłona, tu jest najbardziej zamknięta, najmniej światła wleci. Tu mamy F22, otwierając dalej przysłonę, możemy F8, F5, 6 i tak dalej. Im bardziej otwarta przysłona, tym więcej światła wpuszczamy. Czas tu jest bardzo krótki, 1/8000. I teraz im dłużej będzie wlewana ta woda, tym więcej światła wpuszczamy. No to 1/2000, 1/500, 1/200. A ISO? Im niżej, im mniej tego światła damy, tym mamy gorsze zdjęcie, więcej tego ziarna wpuszczamy. Więc teraz wlewamy na ISO. Hop. No i zostaliśmy na ISO 3200. Powiedzmy, że chcesz na przykład strzelić biegnącego sportowca, chcesz zamrozić ruch, czyli chcesz mieć krótki czas. No to oddajemy światło i gdzie jego naddatek dajemy? Na przykład otwieramy przysłonę do F28 i zjeżdżamy ISO do 100. I mamy mało czasu, szybciutki czas, bardzo otwarta przysłona, bardzo dobrej jakości zdjęcie. Czyli najważniejsza rzecz w tym trójkącie ekspozycji jest to, że żeby komuś dać, trzeba komuś zabrać. Trochę jak Janosik. Możesz się zastanawiać, a po co w ogóle to dbać, jeżeli w trybie zielonym aparat sam sobie podobiera te zawartości tych kubeczków i masz poprawną ekspozycję. Ano dlatego, że każda z tych rzeczy, czyli przysłona, czas i ISO, nie tylko daje kontrolę nad ilością światła, ale daje też wpływ na efekty artystyczne. Na przykład przysłoną możesz rozmywać tło lub sprawiać, że niektóre rzeczy będą ostre. Czasem możesz zamrażać lub rozmywać ruch, czy też specjalnie robić na przykład zdjęcia nocne i malować światłem. Ale o tym, do czego konkretnie te parametry użyć i jak świadomie robić takie zdjęcia, w następnych odcinkach. Mam nadzieję, teraz będzie Ci łatwiej zrozumieć cały trójkąt ekspozycji i świadomie dobierać te parametry. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej, zapraszam, sprawdź cały poradnik, kurs Podstaw Fotografii, szczegóły w linku na dole. A jeżeli chcesz więcej takich vlogów, zostaw w komentarzu informację, co konkretnego chciałbyś, żebym rozpracował, może niekoniecznie z wodą, i zostaw ślad po sobie. Cześć! Zdrówko!